Siema, ja jestem Trzeci i witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku odbiorę sobie nagrody z Kanetu Zademiarskiego od poziomu 26 do poziomu 50 w sezonie Piaski Czasu. Oczywiście, gdy przejdę sobie, słuchajcie, do Kanetu Zademiarskiego, to tutaj jak widzicie mamy do odebrania błyskotki, ponieważ wcześniej ich nie mogłem odebrać, ponieważ miałem limit błyskotek, dlatego również sobie dzisiaj odbiorę te błyskotki, ale najbardziej tak naprawdę interesują nas nagrody właśnie od 26 poziomu, czyli właśnie odtąd aż do poziomu 50, czyli tak naprawdę do samego końca karnetu. Jak widzicie, wszystko sobie tutaj odbiorę. Mam oczywiście wykupiony karnet Zademiarski Plus, także tutaj będę odbierał najwięcej nagród, jak tylko się da. Ale oczywiście zanim to na samym starcie zostawcie suba z dzwonkiem oraz łapkę w górę pod tym filmem oraz napiszcie w komentarzu karnet, a ja przypnę wam serduszko. No a teraz słuchajcie, myślę, że nie ma już co przedłużać i po prostu od razu przejdę sobie właśnie do karnetu Zademiarskiego i zacznę odbierać te nagrody. A więc najpierw odbiorę sobie właśnie błyskotki, które są po prostu z poprzednich poziomów, których nie mogłem odebrać wcześniej, ponieważ po prostu miałem limit błyskotek. Także odbiorę sobie to teraz, w takim razie ok, mamy tutaj pierwsze błyskotki, oczywiście po 100, także mamy łącznie już teraz ich 200, teraz 300, proszę bardzo, ok, 400, kolejne błyskotki, także już 500, no i mamy tutaj te błyskotki, jak widzicie, odebrane i teraz możemy właśnie zacząć odbierać nagrody od tego 26 poziomu do samego końca karnetu. A więc zaczynamy, więc na początku, jak widzicie, mamy tutaj kredyty do Janet i tych kredytów do Janet, jak widzicie, brakuje mi no już niewiele, żeby ją odblokować, także ok, lecimy sobie, słuchajcie, dalej, teraz pora na kolejne błyskotki, także ok, no i słuchajcie, lecimy sobie z pierwszym stardropem i uwaga, zobaczmy, mamy tutaj rzadkiego stardropa, ok, więc na początku mamy coś takiego, mamy tutaj po 20 PD plus 100, także w pierwszym stardropie coś takiego. No i teraz pora na gemy, mamy tutaj 10 gemów, kolejne 10 gemów i proszę bardzo, kolejne 10 gemów, także tutaj łącznie 30 gemów teraz. No i teraz pora na emotkę, jak widzicie, jest to taka płacząca klepsydra, tak się ta emotka tutaj prezentuje. A więc lecimy sobie oczywiście dalej, no i pora na kolejnego stardropa i zobaczmy, czy będzie to jakiś lepszy stardrop niż rzadki i no niestety na razie jeszcze nie, ale spokojnie, bo tutaj mamy teraz monety i tych stardropów jeszcze będzie naprawdę dużo. Teraz pora na kolejne monety, aż 1000 i kolejny 1000, także okej. Okay. No i tutaj na spokojnie, bo jak widzicie, teraz mamy błyskotki i właśnie teraz mamy już od razu tak naprawdę prawie, że kolejnego stardropa i jak widzicie, właśnie już mamy lepszego niż rzadkiego. Mamy tutaj oczywiście bardzo rzadkiego stardropa i taki pozostaje, więc zobaczmy, co w nim będzie, a będą w nim, jak widzicie, punkty mocy do dowolnego zatymiarza 50. Aczkolwiek oczywiście teraz mamy tutaj kolejne kredyty, plus 100 i jeszcze plus 100. No i oczywiście tutaj, jeśli chodzi o stardropy, no to na pewno też będziemy mieli za 50 poziom do odebrania legendarnego stardropa. A więc to na pewno będzie jeszcze ciekawie i będzie tutaj naprawdę bardzo fajnie, będą fajne nagrody. A teraz mamy, jak widzicie, taką ziewającą klepsydrę śpiącą, no całkiem ciekawa emotka, tak się ona tutaj prezentuje i tak ta emotka wygląda. Lecimy sobie w takim razie dalej, pora na kolejnego stardropa. Jak widzicie, mamy tutaj tak naprawdę coraz lepiej, bo mamy teraz epickiego stardropa i zobaczmy, czy będzie to może mityczny, chociaż no na razie nie, ale naprawdę jest dobrze. Więc zobaczmy, co będzie tutaj, a mamy tutaj, jak widzicie, takie oto spridonity, także okej. Okay. Mamy teraz coś takiego, teraz pora na kolejne monety, dwa razy po 1000, także okej, okay, dobra. Odbieramy sobie oczywiście kolejne nagrody, a teraz pora na kolejne błyskotki i pora również oczywiście na kolejnego stardropa, który jest bardzo rzadki i obstawiam, że już taki zostanie. Uwaga, nie, nawet się ulepszył na epickiego, no tego też się, słuchajcie, nie spodziewałem, bo dopiero co mieliśmy epickiego stardropa, teraz mamy znowu epickiego, więc on, ja tutaj nie narzekam, więc klikam i zobaczmy, co tutaj będzie i mamy tutaj kredyty do Janet, więc jak widzicie, naprawdę jest bardzo, bardzo, ale to bardzo blisko właśnie odblokowania tej postaci, więc lecimy sobie tutaj kolejne kredyty właśnie do Janet i proszę bardzo, plus 100 i jeszcze plus 100. Lecimy sobie tutaj z kolejnymi kredytami i lecimy również z odebraniem kolejnej emotki klepsydry z takim serduszkiem, więc okej, okay. I pora na kolejnego stardropa i teraz ten rzut tutaj będzie słabszy, no bo dopiero co mieliśmy same epickie, więc teraz już powinno być gorzej, no tak jest, mamy tutaj teraz gorszego stardropa, ale traf mamy nie najgorszy, ponieważ błyskotki to jest naprawdę dobry traf, więc okej, okay, lecimy sobie dalej, teraz pora na kolejne gemy, więc okej, okay. 10 gemów, 10 gemów i 10 gemów, także okej, okay. Kolejne błyskotki oczywiście również i teraz pora na kolejnego stardropa, więc dobra, zobaczmy, co będzie teraz i teraz niestety mamy, jak widzicie, kolejnego rzadkiego stardropa i kolejne punkty, przepraszam, nie punkty, tylko kredyty do Janet, więc no okej, okay, dobra, widzicie, jest coraz bliżej właśnie odblokowania tej postaci. Teraz mamy również oczywiście kolejne monety, łącznie 2000 i teraz mamy również kolejną emotkę takiej klepsydry, która bije brawo, tak wygląda ta emotka. No i teraz pora na kolejnego stardropa, zobaczmy, czy to będzie chociaż bardzo rzadki, no niestety nie tym razem, nie tym razem, ale mamy tutaj po 20 PD, a więc oczywiście lecimy sobie z kolejnymi nagrodami i z odbieraniem ich, no i tutaj mamy, jak widzicie, kolejne gemy, także no dobra, to na pewno też się przyda, no i kolejne błyskotki, także okej, okay, lecimy sobie tutaj z kolejnymi błyskotkami i oczywiście pora na kolejnego stardropa i uwaga, zobaczmy, trochę szybciej go tak tutaj otwieram, ale jak widzicie, niestety, no traf całkiem sobie, 50 monet z rzadkiego stardropa, teraz pora na monety, ale w znacznie większej ilości, ponieważ mamy tutaj 1000 monet, 1500
500 monet nawet jeszcze i kolejny 1000 monet. No i teraz mamy, jak widzicie, tutaj taką ikonę gracza, więc okej, odbieram sobie ją, tak się ta ikona tutaj prezentuje i tak ona wygląda. A więc odbieramy oczywiście kolejne nagrody i teraz pora na kolejnego już Stardropa, który jest bardzo rzadki, tak jest, bardzo rzadki, więc uwaga, zobaczmy, mamy tutaj teraz punkty mocy dla dowolnego zadymiarza 50. No i pora, słuchajcie, na kolejne kredyty oczywiście do Janet i zobaczcie, w tym momencie właśnie sobie je odbieramy, odbieramy również kolejne kredyty i w tym momencie właśnie mamy tutaj odblokowanego nowego zadymiarza, tak naprawdę bardzo fajnie, bo tutaj tych kredytów sporo, jak widzieliście, no odbierałem, no i mamy tutaj właśnie nowego zadymiarza, tak naprawdę bardzo, bardzo fajnie. A więc tutaj sobie w tym momencie będę mógł już odblokowywać kolejnego zadymiarza, więc teraz sobie będę wybierał, którego będę odblokowywał, no i niech to będzie, słuchajcie, Doge, także wybieramy sobie tego to zadymiarza i teraz do niego będą wędrowały kredyty, więc okej, i teraz, słuchajcie, pora również na naprawdę bardzo ciekawą nagrodę, ponieważ mamy tutaj skina do Shelly, więc odbieram go i jak widzicie, mieliśmy przez nią zadymiarza, teraz mamy skina, także naprawdę tutaj, jak widzicie, nagrody są coraz ciekawsze, więc okej, mamy tutaj błękitną tancerkę Shelly, więc okej, lecimy sobie, słuchajcie, dalej, mamy również taką emotkę do niej, a więc zobaczmy, jakie nagrody będą dalej, a dalej mamy tutaj 100 błyskotek kolejne i mamy tutaj również kolejnego Stardropa, no i tutaj jest to rzadki Stardrop, mamy tutaj błyskotki, okej, no też tutaj naprawdę sporo tych błyskotek odbieram dzisiaj w tym odcinku, mamy tutaj teraz 1000 monet, kolejny 1000 monet i pora na kolejnego skina do Shelly oczywiście, więc klikam, jak widzicie, mamy tutaj już drugiego skina w dzisiejszym odcinku i jest to tym razem pomarańczowa tancerka Shelly, więc tak teraz właśnie się prezentuje ten oto skin, no i tutaj do tego skina mamy również taką oto emotkę, no i pora, słuchajcie, na kolejne kredyty, ale już tym razem nie do Janet, tylko do Doge'a, no i odbieramy sobie kolejne kredyty oczywiście, także łącznie już Doge ma tutaj 260 kredytów i odbieramy sobie również oczywiście kolejnego, czyli już łącznie trzeciego skina do Shelly, tym razem jest to tancerka Shelly, więc tak ten skin oczywiście się tutaj również prezentuje, no i mamy tutaj również emotkę, ale nie tylko emotkę, ponieważ mamy tutaj również taką ikonę gracza, więc okej, mamy również tutaj teraz do odebrania tytuł gracza, więc okej, też całkiem fajna nagroda, mamy tutaj tytuł wieczna, więc jak widzicie, ten tytuł może być teraz wyświetlany na twojej karcie bitewnej, więc mam również taki tytuł gracza odebrany, no i w tym momencie pora na również naprawdę bardzo, ale to bardzo fajną nagrodę, ponieważ pora na legendarnego Stardropa, więc oczywiście klikam w to i oczywiście wiadomo, że w legendarnym Stardropie może wypaść na przykład właśnie kolejny nowy zadymiarz oraz na przykład też kolejny nowy skin, także mam nadzieję, że to będzie coś fajnego, więc klikam i zobaczmy, co to będzie i słuchajcie, no nie mamy tutaj ani zadymiarza, ani skina, ale traf jest naprawdę bardzo dobry, ponieważ jest to aż 1000 kredytów i jak widzicie, do Doge'a mamy już ich tutaj w tym momencie właśnie 1260, także naprawdę bardzo dużo już tych kredytów do niego mam, także słuchajcie, jak widzieliście, to już były wszystkie nagrody, które odebrałem, no i tyle tych nagród właśnie miałem odebrać, czyli odebrałem tak naprawdę wszystkie nagrody właśnie od 26 poziomu do poziomu 50 w karnecie zadymiarskim w sezonie Piaski Czasu, a więc myślę, że w dzisiejszym odcinku to już by było tyle, także mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, jeśli tak, to zostawcie oczywiście łapkę w górę pod tym filmem oraz suba z dzwonkiem na moim kanale, a ja już nie przedłużam tego filmu, także to by było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!